Witam, z tej strony ponownie Mroczny Jan 3. I dzisiaj przejdziemy sobie dwa wyzwania klasowe, wyzwanie druida oraz wyzwanie paladyna. I tutaj w wyzwaniu druida dostaniemy sobie wierzchowego raptora, który jest całkiem ciekawą kartą. Trzymany 3-2, ale przyzywa nam szczęsowego stonika o koście 1, jak zejdzie z naszego pola bitwy. A do paladyna będziemy mogli otrzymać taką oto kartę, ustaw atak ze strzelnika na 3. Całkiem ciekawą stereniczkę Wildamanu. Też polecam historię, kto jest kim, kart tą Grwala, naprawdę świetnie wszystko prezentuje. Też oglądałem sobie tą historię. Jeśli przegra z bossem, to modyfikuj trochę talię. Nie przegrałem raczej. Ciężko jest tutaj przegrać. Ultraman tylko dla drogi! Muszę chronić dzikie ostępy. Jakiś agrotruid, czy mi się wydaje? Kurczę, w ogóle ta pogoda jest beznadziejna. U mnie trochę nawet grad padał, nie? Oprócz deszczu też grad. O, ale kiedy fajnie. Zawitałem tu ostatnim razem, ej, halo, Skarbosz był jeszcze małym halo. Wrogiem. Teraz jest większy, głupszy i brzydszy. Teraz się... nie głupi. Nie, będzie za dwa. Sprawia, ty głupi. Coś za 4 many powinienem odkryć, ale nie mam nic. No tak średnio wszystko. Wszystko średnio, ale wezmę to. Niestety dopiero na 7 turę będę tu miał. Będę na 6. Wrogie, że ci krzyczy dwa więcej, to będzie się na przykład kultury. Przynajmniej stronnika w 2-1 strzał, lub stronnika 3-2 z ukrycie. 3-2 z ukrycie. Kolejna noc na łowach. Kiedyś to były fajne karty, nie tu teraz. Dobre zagranie. No nie, ile teraz zagranie. Wrog rozwalać kupi! Coś ten agro druid mi nie do końca, powiedzmy szczerze, sobie podchodzi. To jest chyba jednak druid pod bestię. W sumie nie grałem nigdy druida pod bestię. O właśnie, nic nie miał na trzecią turę. Fascynujące! W tych mitrylowych runach zawarty jest kod strażników. Muszą pochodzić z czasów tytanów. Skup się, Bran. Pradawna klątwa. No zawsze jest szansa, że sam się dojedzie z pradawnej klątwy. W sumie nie jest to taki głupie. No, jeszcze dostaliśmy plus 2 do ataku z dziczołego Cikuna, który moim zdaniem jest naprawdę świetną kartą. Osobiście chciałbym ją mieć. Mimo tego, że jest już pewnie w dziczy. Pradawna klątwa. Cóż, teraz już tego tak łatwo nie zabijemy. Chyba, że zrobię tak, 2, 3, 3 z tego i dobiję tak. No trochę się nie to opłaca, ale dobra. Ej, halo, jeszcze nie, na razie tak. I teraz tak, i tak. No tak jak mówiłem, praktycznie nie da się tego przegrać. Jest to zbyt łatwe. No, jakiś sekret łowcy. Ciekawe, co to może być. Dobra, rzućmy sobie teraz to. A no tak, ze mną przynajmniej się wzmocni. No w sumie tak średnio się już skupiam w tym momencie, bo i tak jest to praktycznie wygrane. Aha, zabił mi tego. Czyli to był sekret na użycie mocy specjalnej. Czekaj! No już mam Lital. 2, 4, 5. Jak nie głupi, jak właśnie przegrał. To jest na początku, tak. Nie na końcu. Odkryj bestię. Ciekawie. Dajmy mu jeszcze jakąś szansę. Tak mam Litala w ręce, więc... możemy mu dać się wykazać. Dobre zagranie. Dobre zagranie. Rad rozwalać głupi! To nieźle, powinien jeszcze zrobić najpierw, bo potem zacząć atakować.
Nawet mogę w ten sposób wydać się. Jeszcze mogę zrobić tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i zrobić tak. A nie nawet tym za tak zadać wrażenie. No tym już mam litara, więc w sumie to... Jakby się bawić, to jeszcze zrobić tak można. Ja nie, kurde. Zrobić tak można i tak. No jak mówię, nie wiem jak to przegrać, naprawdę. To albo trzeba mieć okropnego pecha, albo być naprawdę słabym graczem. No ja nie wiem. Dobra, zagram sobie jeszcze wyzwanie klasy Paladyna w tym odcinku, bo mówisz, to jest strasznie krótkie. To się tak szybko da przechodzić. Oczywiście dwa pierwsze odcinki pojedynczo, nie? Wrzucałem, ale... Uther kontra Archaedas! Ale już teraz będziemy chyba dwa robić bossy na raz. To naraża się na gniew stwórców. A to ten od ty. Będę walczyć z honorem. No, na przykład twojej tury dajdą sobie tylko w sensie. I twoim stronnikom. No byłoby to całkiem ciekawe, jakby przyszło trochę później, co ja mogłem to wymienić, ale niestety tego nie wziąłem. No cóż, święta próba na start nie jest naj... Chociaż w sumie jak on stawia to posągi, to... Święta próba może być jak... tytanów! Ależ historię mógłby nam opowiedzieć! No on musi to gdyby zagrać. Tylko nie był tak zajęty wdeptywaniem cię w ziemię. Co teraz możemy zagrać? Aha, bo teraz chodzi o to, że dajemy posągom cen do ataku od razu. Albo tak. Czego? To jest w tej turze czy zawsze? No zawsze, okej. Okay. Taka szoranka. Fajna karta, podoba mi się. Szkoda wcześniej, że wcześniej jej nie widziałem. No i teraz robię tak. Tak, super. O, to jest fajne też. Ciekawa legenda, bardzo ciekawa mechanika. No to najświetszy. No i przez to mój sekret był dość cienki. Chociaż w sumie mogę spróbować już po prostu tym stronnikiem go dociskać, nie? Ten po raz kolejny przyzywa posągi. Wilczek. O, to jest fajna broń. No i już mamy sobie tego rekorda z równej dłoni 2-2. Ha, przysyła nam posągi 1-3, więc spoko teraz. Ziemio i kamieniu, przebudźcie się! Nie odpowiedziałeś. Dobrze cię widzieć. Jesteście niczym pył. Może i tak. No i mamy dwa sekrety. Święta próba to jest jak zagra czwartego stronnika. Jest trochę cienko. Zanim on zagra czwartego stronnika, to nie ma czasu. No. Bo ja mu znowu muszę skilirować. Chociaż nie będę skilirował stołu, to coś z tego będzie. Dobra, rzucam 4. Dawaj, szuru! Nawet fajnie gada. I z tą bronią faktycznie miało to większy sens przyzywanie tych pomników, bo pomniki 1-3 i tak przeciwnik nam przyzywa. O, i teraz kto dostanie 3-2? No, mógłby dostać pomnik, byłoby fajnie. O, fajne, dobre zagranie. Powiedzmy mu to zatem. Dobre zagranie. Jesteście niczym pył. Ja jestem niczym pył, ale ty właśnie przegrałeś gościu, więc... Dołącz lub zginij! Jeszcze ci pozwolę trochę pograć, patrz. Jak się z tym czujesz, że pozwoliłem ci jedną turę dłużej pograć?
Jesteś zadowolony? W siódmej turze to się skończyło. Znaczy w sumie w ósmej. Dobre przeciążenie. Powiedziałbym ci dobre zagranie, ale w sumie... Co mnie szturkać? No, naprawdę. Mówię, z takimi kartami ciężko przegrać. Poczekam na rozkazy. Znowu miałem pitala. Czy tu co chwilę praktycznie jest snitam? I ty to nazywasz bronią? W tytule, więc już mocnika od razu. Nie, no ja chcę, żeby ten gość wystawił coś mocniejszego, bez kitu. Dobiorę sobie dwie karty jej. No i teraz takiemu posągowi mogę dać plus 2 do ataku, nie? Czego chcesz? No właśnie, i... Za łatwo. Zdecydowanie za łatwo. Więc i znowu mam super karty i mam ich dużo. Jeszcze muszę zająć stałe. Czekam na rozkazy. Nikt nie pozna naszych tajemnic. No on tego otrzymuje plus 1 do ataku, więc tak czy siak ma te 4 mimo zmian. Kolejna pomsta, nie, to jego jest zdecydowanie za dużo. Do walki! Zabij się i dostań kartę. O, jeszcze obrońca serio. Ja się tak sobie przeglądam ten deck, co tam jest, nie? Widzę, że bardzo dużo postawione na dobór kart tutaj zostało. Moja tarcza za twoje tarcze za. Znaczy wiadomo, że ona może zniszczyć te posągi, nie? Z zaklęciem tym swoim spelem, ale... Czy nas to aż tak boli? Bo on dopiero pierwszy raz zrobił... Nie, nie pierwszy, ale ogólnie zrobił sobie to. Posąg 1-3. Śmierć! O. No i drugi dostał. Ale zabrał mi mój dobierający kartę maszynę. O, w końcu zniszczył posągi. I zadał obrażenia posągowi, który i tak został zniszczony. Czy to ma jakikolwiek sens? Pieczęć mistrzów. Ej, właśnie, bo teraz wychodzi coś podobnego do tego. Dołącz lub zginij! Nikt nie pozna naszych tajemnic. Każdy nie, święta próba. A jak chciałem podobierać karty. Masz 1 HP. Przykro mi teraz. Bardzo mi przykro. Liczyłem, że sobie podobieram trochę karta tu. Nikt nie pozna naszych tajemnic. No dobre zagranie, jeszcze dobre zagranie. Tak, Sir Poletwin! Kto chętny na przygodę? Ja. Zobaczymy, co tam odkryjesz. Jeszcze dodatkowe leczenie. O, jest moc krwi, spoko. Dobierzemy sobie więcej kart. O, i zginął od razu. A niech to. A niech to. Nikt nie pozna naszych tajemnic. A, jakie to jest proste, ale chcę po prostu przeżyć sobie ten deck. Ile tu jest jeszcze kart, nie? Co tu może takiego ciekawego być? Bo jestem ciekaw, by sobie jako talię proponowali. Teraz wygląda jakiś taki bardziej skonstruowany na agro paladino. Tak jakby te deki agresywne kiedyś o wiele lepiej grały czy nie. Może i tak było. Nie w mym domu. Nie w twym domu? To w czyim, jak nie w twoim? I właśnie, co ten kamień mówi, jak się nim atakuje? Zaraz zobaczymy. Szukam sobie. Żywych lub martwych. Serio? Jest taka karta? I to jeszcze... A, wszystkim stronnikom. Ciekawe, niszczycielskie żywioły. Już prawie nie mam kart. Co my tu możemy zrobić? A, nawet coś mówi. Ciekawe. Moja tarcza za Arbus? Za Arbus? Może i tak. Boom. Jeszcze będziemy tego, lecimy tego. Kusi mnie, żeby to zagrać, ale to przed samym końcem, jak już dobierzemy wszystkie karty z deku. To z czystej ciekawości to sobie sprawdzam, co jest. Żywych lub martwych. Tak, mając 7 kart w deku, ja mogę teraz zagrać to. Jeszcze mam takie combo, nie? Tak.
podziemy, tak. Ile tam? 3 czy 4 zasadzki się wpasowały? 3 zasadzki się wpasowały. No to przecież to jest... No spróbuj teraz przegrać, nie? Już prawie nie mam kart. O, jeszcze święta próba kolejna. Dobra. Zasadzka? Nie, nie tym razem. Może będzie po prostu wybierać jakieś karty, to już zasadzka trafi. Hej. Przyzwoł mi tego. Trzy posłanki. Skończyły mi się karty. Pokaż mi ostatnią kartę. Aha, dowódca rajdu. To faktycznie po prostu jakiś agro. Było warto. Oj, tego nie mogę wybrać. No cóż, dziękuję gościu za grę. Za sprawiedliwość. Kusi, żeby cię dojechać taką bronią 1-3. Ale tu nie. Trójnikiem 10-4 też można. No jak widzicie, po prostu tutaj prezentują, że agrodeki grają najlepiej w tych wyzwaniach. Może coś dalszego być jakimś kontrolem. No a więc dzięki wszystkim za oglądanie. Z tej strony był Mroczny 1-3-1-3. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale i oczekujcie kolejnych odcinków. W przyszłym odcinku zagramy sobie Łowcą oraz Szamanem, a kto wie, może przyspieszymy trochę i zagramy Kapłanem, Łotrem i Magiem naraz. Zobaczymy, bo jeśli Kapłanem będzie się w miarę długo grało na Two Lady, to będzie to jeden odcinek z Kapłanem, ale póki co trzymajcie się, cześć.